informacja dla pacjentów. Jeśli mają u siebie jakiekolwiek objawy, pacjenci kardiologiczni, bo ci, którzy się leczą, myślę, że są bardziej świadomi, tak? To znaczy przeszli już jakiś incydent gorszy albo mniej ciężki, no i czują, że jednak jeśli się nie leczą, jeśli nie będą podejmować leczenia, może coś ich spotkać gorszego. Także myślę, że ci pacjenci są bardziej świadomi. Ale z takimi pacjentami, którzy jeszcze nie są, można powiedzieć, zdiagnozowanymi pacjentami, ale podejrzewają u siebie jakieś problemy kardiologiczne, no ale wiadomo, to jest taki okres, kiedy no nie jestem przecież chory, tak, no to może lepiej poczekam. Jakby jakie dla nich rekomendacje mógłby Pan Profesor przekazać? Ja myślę, Szanowni Państwo, że otworzyliśmy zupełnie nowy okres w dziedzinie medycyny w Polsce i na świecie, mianowicie okres telemedycyny. I w przypadku, jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, nic nie zaszkodzi umówić się na teleporadę czy telewizytę i w tym momencie podzielić się tymi wątpliwościami z lekarzem. I lekarz dalej będzie, myślę, że nie będzie miał wątpliwości, jak dalej pokierować, czy są potrzebne badania biochemiczne, obrazowe, czy jakiekolwiek inne i dalszy etap diagnostyki tych objawów, które my jako pacjenci potencjalnie możemy mieć i którymi się czujemy zaniepokojeni. Naprawdę, Szanowni Państwo, to ja się strasznie cieszę, jako jeden z tych elementów, gdzie szukamy w tym COVID-zie tych plusów tak naprawdę, dlatego że nagle zdigitalizowaliśmy służbę zdrowia w sposób niezwykle szybki, bo mamy e-receptę, wprowadzamy i w większości szpitali już powoli wprowadzamy e-skierowania, wprowadzamy elektroniczny obieg dokumentacji czy elektroniczną dokumentację medyczną i wiele innych jeszcze rozwiązań, które naprawdę są niezwykle nam potrzebne i proszę mi wierzyć, że zostaną z nami po fazie pandemii koronawirusa. I oczywiście nawet jeżeli my czujemy się, że teleporada nie do końca jest dla nas optymalna, to zacznijmy od tego, jak mamy swoje objawy. Natomiast jeżeli mamy rzeczywiste objawy, to proszę pamiętać, że większość, a czy właściwie już 100% porad ambulatoryjnych, czyli poradni, funkcjonuje normalnie, czyli można również zapisać się do poradni i pójść. Jeżeli natomiast są to bardzo niepokojące objawy, to nigdy nie czekajmy i wezwijmy pogotowie ratunkowe, czy też pojedźmy na izbę przyjęć, czy też na SOR, bo w tym momencie tak naprawdę pamiętajcie, Szanowni Państwo, że śmiertelność związana z koronawirusem, szczególnie, że to jest już 4. mutacja tego koronawirusa i wiemy doskonale, że na podstawie tych badań, które Holendrzy zrobili chociażby ostatnio, że jest to bardziej transmisyjny wirus, czyli łatwiej się nim zarazić, ale ma mniejsze powikłanie i to dobrze. Czyli w tym momencie ten przebieg potencjalnie choroby jest rzeczywiście mniej ciężki. Czyli w tym momencie, jeżeli gdzieś idziemy, jeżeli mamy w tyle głowy, że możemy się zakazić, to proszę pamiętać, że przy bardzo poważnych objawach z innych narządów te objawy mogą spowodować bardzo groźne powikłania, czy też nie daj Boże śmierć, ani koronawirus, gdzie potencjalnie, hipotetycznie możemy się nim zarazić jadąc do izby przyjęć, czy też na SOR w komunikacji miejskiej, czy też przebywając wśród pacjentów, czekając na przyjęcie.